Witam wszystkich tych, którzy chcą w prosty i szybki sposób zgłębić tajniki pokera sportowego. Poker Texas Hold'em. Poznajmy układy kart występujące w tej grze. W Poker Texas Hold'em przy jednym stoliku może grać od 2 do 10 graczy. W grze używa się klasycznej talii złożonej z 52 kart bez jokerów. Karty dzielą się na 4 kolory. Piki, kiery, trefle i karo. Uwaga! W pokerze Texas Hold'em nie ma starszeństwa kolorów. Zapamiętajcie, kolory nie różnią się między sobą wartością. Przejdźmy do kart. Od najmocniejszej. As, król, dama, walet, dziesiątka, dziewiątka, aż do dwójki. Jak widzicie, kartą najsilniejszą jest as, a najsłabszą dwójka. Za chwilę poznamy wszystkie układy kart obowiązujące w grze, ale zacznijmy od abecadła pokerowej rozgrywki. Na początku rozdania każdy gracz otrzymuje dwie zakryte karty własne, tak zwane hole cards, których nie znają przeciwnicy. Następnie w przebiegu całego rozdania na stół wykładanych jest kolejno 5 odkrytych kart wspólnych, tak zwanych community cards. Razem z dwiema zakrytymi kartami własnymi mamy więc do dyspozycji 7 kart. Z nich tworzymy optymalny dla nas układ 5 kart. Pamiętajcie, układ pokerowy składa się zawsze z 5 kart. Uwaga, ważna informacja. Możecie zbudować swój układ z 2, 1 lub żadnej karty na ręku i wówczas odpowiednio wasz układ może być zbudowany z 3, 4 lub wszystkich 5 kart wspólnych na stole. Zacznijmy od prezentacji najniższego układu kart, nazywanego wysoką kartą. Jest to układ, w którym każda karta ma inną wartość, ale nie w jednym kolorze i nie następujących kolejno po sobie. Jeżeli dwóch lub więcej graczy nie zdoła utworzyć żadnego układu pokerowego, wygrywa ten, którego najwyższa karta jest wyższa od kart przeciwników. Posiadacze takich samych najwyższych kart porównują następną kartę w kolejności, a jeśli ta jest taka sama, porównują kolejne karty dodatkowe. Jeśli wszystkie 5 kart przeciwników składa się z kart o dokładnie takiej samej wartości, następuje remis. Ta sama zasada odnosi się do każdego układu kart w Texas Hold'em. Para. Jest to układ, w którym występują dwie karty o takiej samej wartości i 3 karty dodatkowe o różnych wartościach. Na przykład para króli. Jeżeli dwóch lub więcej graczy posiada taką samą parę, wygrywa właściciel najwyższej karty dodatkowej spośród 3 pozostałych kart. Dwie pary to układ składający się z 2 par i jednej karty dodatkowej, na przykład dwie pary, dziesiątki i szóstki. Jeżeli dwóch lub więcej graczy posiada dwie pary, najpierw porównuje się wyższe z par. Zwycięża posiadacz najwyższej. Jeżeli pary te są takie same, to ich właściciele porównują niższe pary. Jeżeli i one posiadają taką samą wartość, o zwycięstwie rozstrzyga dodatkowa karta. Trójka. Układ składający się z 3 kart o takiej samej wartości i 2 kart dodatkowych o różnych wartościach. Na przykład trójka waletów. Jeżeli dwóch lub więcej graczy posiada trójkę, wygrywa ten, którego trójka jest najwyższa. Jeżeli dwóch lub więcej graczy posiada taką samą trójkę, wygrywa właściciel najwyższej karty dodatkowej spośród 2 pozostałych kart. Street. Układ składający się z 5 kolejno następujących po sobie kart. Nie w jednym kolorze. Na przykład street z najwyższą 6. Uwaga! As może uzupełnić streeta od asa do 10, to najwyższy street. Jak również streeta od 5 do asa. As w tym przypadku jest traktowany jako 1. Wtedy mamy najniższego streeta. To jedyne 2 przypadki, kiedy as może być kartą tworzącą streeta. Jeżeli dwóch lub więcej graczy posiada streeta, wygrywa ten, którego street zaczyna się od najwyższej karty. Kolor. Układ składający się z 5 kart w takim samym kolorze, nie następujących kolejno po sobie. Na przykład kolor z najwyższą damą. Jeżeli dwóch lub więcej graczy posiada kolor, wygrywa ten, którego kolor zaczyna się od najwyższej karty. Full. Układ składający się z trójki i pary. Na przykład full króle na 10. Jeżeli dwóch lub więcej graczy posiada fulla, wygrywa ten, którego full składa się z wyższej trójki. Jeśli trójki są takie same, porównuje się pary. Kareta. Układ składający się z 4 kart o takiej samej wartości i jednej karty dodatkowej. Karetą jest na przykład 4 asów. Jeżeli dwóch lub więcej graczy posiada karetę, wygrywa ten, którego kareta składa się z kart o wyższej wartości.
Jeśli karety są takie same, porównuje się kartę dodatkową. Poker. Układ składający się z pięciu kolejno następujących po sobie kart w jednym kolorze, czyli street i kolor jednocześnie. Na przykład poker z najwyższą dziewiątką. Uwaga! As może uzupełnić pokera od asa do dziesiątki. Będzie to tak zwany poker królewski. Jak również pokera od piątki do asa. As w tym przypadku jest traktowany jako jedynka i jest to najniższy poker. To jedyne dwa przypadki, kiedy as może być kartą tworzącą pokera. Poznaliśmy wszystkie układy pokerowe. Czas na pokerowy mini-quiz, w którym będziecie mogli zastosować zdobytą wiedzę. W rozwiązywaniu pokerowych zadań pomoże nam zawodowiec, członek teamu Poker Stars Pro, Marcin Góral-Chorecki. Na początek coś prostego. Gracz A jest w posiadaniu siódemki pik i piątki trefl. Gracz B jest w posiadaniu dwójki pik i szóstki kier. Na stole znajdują się karty wspólne. Dwójka karo, szóstka karo, czwórka pik, dwójka trefl i ósemka kier. Który z graczy ma silniejszy układ i wygrywa rozdanie? Gracz A jest posiadaczem streeta od czwórki do ósemki. Jednak przegrywa z fullem dwójki na szóstki gracza B. Przyjrzyjmy się teraz trudniejszemu rozdaniu. Gracz A jest w posiadaniu damy kier i dziewiątki trefl. Gracz B jest w posiadaniu waleta trefl i waleta kier. Na stole znajdują się karty wspólne. As pik, as trefl, król kier, król pik i dwójka pik. Kto teraz ma silniejszy układ? Gracz A ma następujący układ. Dwie pary ze stołu plus kiker, dama z ręki. Kiker to najwyższa dodatkowa karta u graczy, którzy mają taki sam układ. Często to właśnie kiker decyduje o wygranej. Gracz B ma następujący układ. Dwie pary ze stołu plus kiker, jeden z waletów z ręki. Wygrywa gracz A, bowiem przy takim samym układzie dwóch par ma wyższego kikera. Para waletów na ręce gracza B nie ma znaczenia. Nie można stworzyć układu z trzech par, czyli sześciu kart. Bo jak już wiecie, układ w Poker Texas Hold'em składa się zawsze z pięciu kart. Dzięki, Marcinie. Jak widzicie, nie jest to takie trudne, jeżeli dobrze poznało się wszystkie układy pokerowe. Jeżeli chcecie poszerzyć swoją wiedzę, zapraszam na intellipoker.pl. Możecie też spróbować swych sił już teraz, rejestrując się i rozpoczynając grę w serwisie pokerstars.pl. Powodzenia przy pokerowym stoliku.